Normalny świat w Minecraft jest już zbyt oklepany i trzeba to jakoś bardziej zróżnicować. Dlatego w dzisiejszym odcinku cały świat będzie stworzony z randomowo postawionych bloków. Jak na każdym odcinku potrzebny jest jakiś cel i tak samo dzisiaj zrobimy sobie taki cel, że musimy po pierwsze dostać się do Netheru, po drugie zrobić sobie najlepszą zbroję, zrobić najlepsze narzędzia z tego, co znajdziemy. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zostawcie kogoś łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19. Czasami zdarzy się, że nie wpadnie odcinek, ale zazwyczaj jest daily, więc myślę, że warto. A ja nie przedłużam, lecimy z filmosem. I witam was bardzo serdecznie na prawda świecie, na którym mamy randomowo postawione bloki. Już to widać i przyznam szczerze, wygląda to mega, mega super. Jakby ja mógłbym na takim świecie grać, to mi się mega podoba. Ja już zresztą widzę, że na starcie mamy diamenty, co jest już mega dobrym znakiem, bo będziemy mogli naprawdę w bardzo dobrym tempie i szybkim zdobyć najlepsze narzędzia, jakie będziemy mogli zdobyć. No i widzę, że też mamy tutaj trochę drewna. Pojawiliśmy się na tym bloku, który jest takim jakby blokiem zero, czyli po prostu szkłem do bedrocka. No ale dobra, może być. Zbieramy w każdym razie drewno, bo musimy tak jak powiedziałem zdobyć najlepsze narzędzia i dostać się do Netheru. A myślę, że później możemy coś tam w Netherze pomyśleć, bo jestem ciekaw, czy w Netherze też w ogóle wszystkie bloki zmienią się na randomowe, czy tam jednak wszystko zostanie tak jak było. Jeżeli wszystko zostanie tak jak było, no to trochę będzie smutno. Ja mogę mieć troszkę lagi dzisiaj, ponieważ to trochę obciąża internet, znaczy internet, boże, obciąża komputer bardzo, ta modyfikacja. I widzę, że tu więcej jest takich, kurczę. Czy to jest na zasadzie... Aha, ja rozumiem. Okej, czyli to nie jest tak, że one są randomowe, tylko one są w takich słupach jakby, że jak mam tutaj drewno, tutaj było, to do końca mam drewno. Jak tu było szkło, to do końca jest szkło. I tutaj znowu jest szkło, tak? I do końca będzie... O kurczę, i do końca będzie szkło, okej. I tu są piecyki i do końca są piecyki. Czyli w takim razie, jeżeli znajdujemy jakiś blok, to tak naprawdę znaleźliśmy ich setki. Setki bloków, dobra, możemy w ten sposób działać, to mi się podoba. W takim razie diamenty tutaj obok nas, już mamy tak naprawdę pewniak, że tu są diamenty na sam dół. W takim razie tu, no i tu jest diament, no czyli tak jak mówiłem, okej, dobra, czyli całkiem fajnie, bo jeżeli znajdziemy sobie blok netherite, tu to od razu zdobywamy. Tu sobie jest w ogóle blok diamentowy, czyli tu na dół też tak będzie, dobra. Musimy ogarnąć przede wszystkim na sam start crafting, no bo to są takie podstawy, o kurczę, drugi crafting zrobiłem, no dobra. Nie będę już go rozwalał w takim razie. Rozwalmy w takim razie to, ogarnijmy sobie kobla, to będzie najcięższe teraz znaleźć takie podstawowe rzeczy. O nie, dobra, znaleźliśmy kobla. Nie, to nie jest ten kobl, a to jest jakiś inny. Dobra, czy to jest dobry kobl? Nie, to też nie. O kurde, dobra, mamy problem. To będzie najcięższe teraz chyba znaleźć kobla w takim razie, mi się wydaje. Niedobrze, niedobrze. Tylko teraz tak, mamy tu diamenty też, więc fajnie. Gdzie jest jakiś kobl? Nie widzę żadnego kobla, a potrzebujemy go bardzo. Dobra, tu jest jakiś kobl. Proszę, żeby to był ten. Proszę. Dobra, mamy w końcu, mamy normalnego kobla, to jest to. Mamy kobla, więc możemy ogarnąć sobie podstawowe narzędzia, zróbmy sobie na sam start killów. Ja tu widziałem, o, tu są craftingi, jak fajnie, bo nie trzeba rozwalać w takim razie. Robimy sobie szybko ten, jak to się nazywa, killów. I... O nie, no to mnie bije, proszę mnie zostawić, proszę mnie zostawić, proszę mnie... Kurczę. Ała, no ich jest więcej, one mnie teraz będą gonić, a ja mam jeszcze... Ej, czuję, że mam takie lekkie lagi, naprawdę, ile mam FPS-ów? No, czuję to, że nie jest zbyt płynnie. Nie podoba mi się to bardzo. Ja sobie może lekko w takim razie zmniejszę render dystans, tak wiecie, na jak najmniej, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów, bo jednak fajnie, żeby był płynniejszy obraz. Teraz jest fajnie. Dobra, i możemy tak, ogarnąć żelazo. Ja chcę ogarnąć żelazo. Czy jest tu gdzieś żelazo w mojej okolicy albo jakiś blok żelaza? O, blok żelaza to już w ogóle byłoby świetnie. Tu jest diament, ale... O, jest blok żelaza, świetnie. Dobra, mamy blok żelaza. Więc możemy na szybko ogarnąć i już dzięki temu będziemy mieli... O, nie, 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 spadł mi na dół. Dobra, bierzemy ten jeden blok, on nam wystarczy w sumie, bo więcej to raczej nie będziemy potrzebować tego żelaza, bo już ogarniemy za chwilę sobie diamenty. Więc idźmy szybko do... nie, fajnie, bo nie będziemy musieli tego przepalać też, więc od razu do craftingu lecę i... Ła, ła, ła. Oj, teraz sobie uświadomiłem, że ciężko będzie znaleźć strasznie ten, jak to się nazywa? Jedzenie będzie ciężko znaleźć. To teraz będzie, no, to będzie mega ciężkie. Trzeba będzie szukać siana i wtedy będziemy mieli jakby żarcie, tylko, no nie wiem, czy jest. Nie, no, siano też blok, to powinno się zrespić. O, jest tam siano, jest siano, dobra, to super. Więc w takim razie ja, jak już wiem, że jest siano, to zrobimy sobie na szybko jeszcze tutaj takie narzędzia żelazne, albo dobra, w sumie wystarczy tylko to i lećmy tam ogarnąć to, bo ja potrzebuję bardzo szybko ten to jedzenie. Dobra, to są te moby. Zaraz sobie ogarniemy jeszcze diamentowy blok, bo już mamy żelazny kilo, więc fajnie. I uwaga, ogarniamy to. Lecimy w dół. I teraz tak, mam cztery. Dobra, wiem co zrobimy. Uwaga, stawiamy. A, no proszę mnie zostawić! No kurczę, mol! Dlaczego ja tak nie lubię tych silverfishy? One są tragiczne. Gdzie jest jeszcze jeden? Słyszałem jeszcze jednego. Dobra, zaraz to ogarniemy. Zróbmy na szybko wiadro, bo chcę zrobić sobie sposób. Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś?
Dobra, nie wiem gdzie on jest, nieważne. Ogarnijmy sobie jak najwięcej tego siana, więc ja szybko schodzę tutaj tak na dół i zaraz sobie... Wow! Dobra, wystraszyłem się, nie będę ukrywał. Nie będę ukrywał, że byłem lekko obstrany. Mogłem sobie wiadro walnąć, ale dobra. Udało się, dobra. Jesteśmy trochę niżej, ale teraz sobie na spokojnie wypłyniemy, więc na spokojnie, na spokojnie. Tu i ostatnie chyba... O nie, 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 nie. Naprawdę, dlaczego to szybciej spływa niż... Znaczy, szybciej znika niż się rozlewa. Dobra, wychodzimy stąd, mamy ten kra... Kurde! Dobra. No nie, co się dzieje z tą wodą? Nie, ona jest jakaś zepsuta. Dobra, tu wypływamy, okej, okay, jesteśmy na górze, świetnie. Mamy jeszcze blok diamentu, więc ogarnijmy od razu, jak już jesteśmy obok niego. Myślę, że tych bloków nam wystarczy... No spokojnie, 4 to nam na pewno wystarczy, to już więcej nie trzeba tego. Naprawdę, to już jest wszystko, co nam chyba wystarczy, jeśli chodzi o diamenty. Więc zróbmy od razu sobie tak. Zróbmy sobie diamentową zbroję, bo w sumie jak będziemy mieli netherite, to sobie tylko dodamy po jednej rzeczy, więc w sumie to nam wystarczy. Zróbmy sobie diamentową zbroję i już mamy tak naprawdę super sprzęcik. I teraz zróbmy sobie jeszcze tak, kilof, tylko potrzebujemy znowu drewna więcej, bo nie mam drewna, gdzie tu jest drewno. Świetnie, bierzemy drewno i teraz będzie ciężko też znaleźć obsydian, bo będziemy musieli go znaleźć, żeby zrobić portal do netheru po prostu. I to będzie ciężkie też, bo będzie trzeba po jednej... A nie, no jak ciężkie, przecież wystarczy znaleźć... Wiecie co? Myślałem, że cięższy będzie ten odcinek, szczerze mówiąc. Jakoś tak o wiele łatwiej jest, jak tak myślę teraz. Ogarnijmy sobie tutaj jeszcze to żarcie. I uwaga, jest nie, łatwiej z nas. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, robimy tak, żarcie. Tak, zróbmy tu, tak, o, mamy super, fajnie, bierzemy ten crafting, może nam się przydać. I tak jak powiedziałem, potrzebujemy obsydian. Nie wiem, jak on często się respi, ale mam wrażenie, że gdzieś już go widziałem. Więc czy jest tu gdzieś obsydian? Halo, halo? Halo, halo, o, tu jest płaczący obsydian, ale to nam niepotrzebne. Jest kotwica odrodzenia, to też nam nie jest potrzebne. Ja bym potrzebował zwykły obsydian. Może to być cięższe, niż mi się wydawało. Może, chociaż nie wiem, czy jest jakaś... rzadkość tego, czy tak dalej, czy to się wszystko da tak łatwo zdobyć. Ej, ja szczerze mówiąc boję się, że gdzieś widzę ten obsydian i w sensie wy go zobaczycie na odcinku, a ja go nie widzę teraz. I może być tak, że będę go szukał strasznie długo, a był na przykład obok mnie. I to by było najgorsze na świecie. O nie, to by było tragiczne. No ale dobra, czekajcie, znajdźmy ten obsydian. No i też musimy znaleźć gravel w sumie, żeby zdobyć, jak to się nazywa? Żeby zdobyć krzemień, żeby móc zrobić do zapalania też, więc to też trzeba znaleźć koniecznie. Tylko właśnie nie wiem, czy krzemień... W sensie, gravel to będzie jeszcze ciężej znaleźć, mi się wydaje, niż ten obsydian. Bo on opada, więc on mógłby spaść mi gdzieś na dół i może nie być tak widoczny. Ej, ale tego obsydianu też nie widzę. Nie, no jest ciężko, nie będę ukrywał, jest ciężko. Ale kurczę, mam wrażenie, że gdzieś go widziałem. Tylko teraz już nie wiem, gdzie to było. Dobra, musimy jakkolwiek sobie dać radę z tym, więc... O, pies mi szczeka na dole, bo przyjechali O, jest obsydian! Dobra, świetnie, mamy obsydian. Musimy zebrać teraz tego obsydianu. 3, to jest 6, czy musimy 10 znaleźć? O kurde, 10 to będzie, o nie, to jeszcze się tak ciężko długo kopie. Czekajcie, ja mam pomysł, może szybciej będzie, jak znajdziemy jeszcze netherite i po prostu sobie ulepszymy. Tak, myślę, że będzie lepiej, tylko czy tutaj gdzieś jest ten netherite, czy go nie ma? Ej, nie wiem, kurczę, to też będzie ciężkie, ja boję się, że nie znajdę później tego obsydianu z powrotem, nie, najgorzej. Ale dobra, czekajcie, rozejrzmy się w ten sposób. Czy jest gdzieś blok netherite'u? O, jest! To jest chyba blok netherite'u, nie? To jest... Tak mi się wydaje. Dobra, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc, ja tak mało grałem na tej wersji... Mam nadzieję, że go się da wykopać tym, ej. Bo nie wiem, no musi się dać. Czym innym, kurczę. Dobra, musi się tym dać wykopać ten netherite. Dobra, jest. Mamy to. Dobra, mamy. Dobra, to nam wystarczy tyle. I idealnie mamy to narzędzie. Dobra, świetnie. Od razu sobie zróbmy wszystko w ten sposób i mamy 6, czyli idealnie możemy jeszcze zrobić sobie zbroję. No i świetnie. Robimy tak, 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 tak. No i świetnie. Już więcej nie potrzebujemy tego netherite'u. Mamy wszystko, co nam trzeba. Jeszcze osiągnięcie zdobyliśmy, no, czyli bardzo... Jest żarcie! Ale dobra, i tak mamy w sumie siano, więc w sumie niepotrzebnie. Okej, ogarnijmy ten obsydian, który tu gdzieś był. Czy teraz będę go kopał szybciej? To było tu. Jezu, jaką mam orientację świetną w terenie. No widzowie, przecież to jest... To jest łatwe. Dobra, ogarnijmy te 10 obsydianu, tylko to będzie strasznie ciężkie, bo mam dopiero 2, jeszcze 8 musi wykopać, a to jednak mimo wszystko strasznie długo się kopie, więc ja chyba w tym momencie zrobię cięcie po prostu i widzimy się zaraz, jak już to wykopię. Dobra, uwaga, kopiemy ostatni blok, mamy 10 bloków, świetnie, można wypływać i ogarnąć sobie teraz jeszcze tylko gravel, to będzie teraz chyba najcięższe w ogóle zdobyć gravel, bo jak go zdobędziemy już to...
To nie był gravel, nie? Tak po dźwięku poznałem, że coś a la gravel, ale to nie było to. Będzie ciężko, myślę, będzie ciężko go znaleźć, ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj zaraz go wyhaczymy. Czy jest tu gdzieś gravel? Proszę, dajcie mi gravel. Mamy slime bloki. Wow, tu jest jakaś kopalnia tak jakby, ale dobra, to nie ma sensu tam schodzić, myślę. Wystarczy, że będziemy chodzić tu po powierzchni, bo to i tak jest to samo. A tu będzie łatwiej się przemieszczać. Dobra, gravel, no proszę, no nie, no to nie może być takie trudne, żeby go znaleźć. Błagam, dajcie mi gravel. Błagam. Nie, no będzie to myślę, że to będzie najcięższa rzecz. Ale nie, no nie, kurczę, no nie powinno, no nie, no to jest tak częsty blok, ten gravel. A teraz tu będzie najciężej go znaleźć, bo on opada i boję się, że on, że tak samo jak piasek, tak samo będzie ciężko gravel znaleźć. Ale gdzieś tam w głębi duszy wierzę w to, że uda nam się zaraz to zrobić. Dobra, gdzie jest ten? Kurczę, nie ma go nigdzie. Czy da się jakoś inaczej zdobyć krzemień? Czy jest jakaś inna opcja na zrobienie tego? Chyba nie ma, chyba to jest jedyna opcja, więc kurczę, musimy chodzić chyba po tym i szukać. Tu mamy jakiś ten, jak to się nazywa? To się debris nazywa, tak? Czy... aż muszę to sprawdzić, kurczę, bo nie pamiętam. Ja, szczerze mówiąc, ja tak rzadko grałem w tą grę, że ja nie pamiętam, jak się to nazywa. W sensie w te... debris, tak, dobra, tak się to nazywa. Dobrze pamiętałem. Dobra, teraz... proszę, krzemień, proszę, znaczy nie krzemień, tylko żwir, proszę, o nie, wiedźma, zostaw mnie, nie chcę z tobą konkurować teraz, nie mam na to czasu. Ło, rzuca we mnie potami, co za niemiła, ja chcę znaleźć gravel tylko i zaraz zmykam z tego świata, chcę tylko zobaczyć, czy w netherze jest, kurczę, tak samo jak tu, bo to jest dla, mnie to mega ciekawi, czy tam też się wszystko będzie zmieniało. Nie, no to tak ciężko znaleźć, dobra, czy, nie, to nie. Ale takie duże dziury to by wszystko... Dobra, czekajcie, robię ryzyk fizyk, kurczę, schodzę na dół. Wow. To było niebezpieczne. Ej, ewentualnie mogę znaleźć też lawę w sumie. Ej, jakbym znalazł lawę, to w sumie to bym mógł jakoś zrobić portal w sumie z wiadrem. Ej, dobra, tu szukamy lawy, chociaż ja nie wiem, czy lawa się też nie zamienia, kurczę, w jakieś bloki. Nie, najgorzej. Dobra, proszę, czy jest tutaj gdzieś jakiś żwir? Naprawdę, dlaczego jest tak ciężko żwir znaleźć? Ej, to tak nie powinno wyglądać. Dobra, przejdźmy tu. No to nie wiem, a lawę da się znaleźć? Ja nie wiem, czy da się, bo kurczę, nigdy nie grałem na tym. Ja to odpaliłem dzisiaj pierwszy raz. No proszę, pomóżcie mi zrobić dobry odcinek. Czy jest tu gdzieś jakaś lawa? Nie no, widzowie, to jest chyba najgorszy challenge na świecie. Nie da się znaleźć wiru, ale już pewnie go minąłem z 500 razy, tylko ja po prostu nie zauważyłem tego. Dobra, widzowie, znalazłem lawę. Dobra, to jest już jakiś sukces, bo nie umiałem znaleźć tego żwiru. No nie da się go znaleźć, mam wrażenie, że go nie ma, kurczę, naprawdę. Obsydian, kurczę, diamenty, wszystkiego jest tak mnóstwo, żwiru nie ma po prostu, nie ma, tyle w temacie. Dobra, więc ogarnijmy sobie po prostu może portal. Ja w sumie mogę... nie no, ja tak nie odpalę przecież, jak ja nie mam żwiru. Ej, ja teraz to ogarnąłem, ja nadal nie odpalę portalu, jak nie mam żwiru. Co z tego, że ja znalazłem lawę, jak ja i tak tego nie odpalę? No nie, no to jest jakaś tragedia. Nie, no nie ma żwiru nigdzie. Nie da się dostać do netheru, po prostu, koniec tematu. Jest, kurde, tragedia. No nie dostaniemy się chyba. Nie wiem, czy jest jakiś inny sposób na podpalenie tego? Jest niby wełnę, jakbym wełnę miał. A jakbym miał wełnę, to w sumie dałoby się jakoś... ej, jest wełna, dobra, jest wełna. Okej, to spróbujmy to zrobić w takim razie. Spróbujemy w takim razie z jak to się, z tym, z jak to się nazywa dywan, to się z dywan nazywa, dobra. Uwaga, schodzimy na dół do lawy, bo potrzebujemy lawę. Mamy dwa, to chyba dwa nam wystarczy do tego, tak mi się wydaje. Czekajcie, postawię crafting, zrobimy tak, mamy to, dobra, mamy. Mam nadzieję, że mi wystarczy tyle. Dobra, jeżeli to się uda, jeżeli ten system się uda, żeby zrobić po prostu, odpalić portal, paląc, o kurczę. O nie! Nie, proszę! Miecz, szybciej zrobię chyba. Bo obszerny atak. Tu. Nie, proszę tylko, żeby one nie tworzyły jedne, bo one jakby teraz się budzą jeden za drugim. Dobra, tu. Mamy to. Gdzie są jeszcze? Dobra, nie ma ich. Idziemy szybko to zrobić, bo nie ma czasu. Trzeba robić portal. Dobra, szybko, robimy tak. Zróbmy... Tu, raz, dwa, trzy, tu. I teraz można zrobić tak i tu. Muszę to powoli robić, bo jestem, kurczę, boję się, że mi się nie uda. Dobra, robimy tak i teraz musimy czekać, że to się zapali. To się chyba nigdy nie wydarzy, ale... Proszę, zrób się portalku, błagam. Czy jak to się spali... Proszę, no proszę, zrób się portal, błagam. Tam się coś zapaliło, ale to nie. Dobra, mamy tu więcej wełny, będziemy mogli testować więcej, ale to się musi udać. To jest jedyny sposób na to, żeby to zrobić. Proszę, zrób się. Tu.
Co się stało? Dlaczego? Dlaczego ta woda nagle się tutaj rozlała? Ała! Kurczę, podpaliło mnie. Co się tu dzieje? Hej, to jest nawiedzone miejsce. Nie, 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 dobra, czekajcie, odleję tą wodę tutaj i bierzemy tą lawę. Potrzebuję tej lawy, żeby tutaj to odpalić, kurczę. No nie, nie, nie utrudniajcie mi tego, błagam. Dobra, dajemy tu lawę, dajemy tak i to się powinno zrobić teraz. Albo tu. Czekajcie, teraz może... Ej! Dobra, dobra, tak nie. W takim razie trzeba to zrobić tak. Okej. Dobra, czy jeszcze będę szukał tego żwiru, bo no to musi gdzieś tu być, ale... Ale to jest jakiś sposób, więc spróbujmy go wykorzystać. Wow! Portal się teraz zrobił tak nagle! Jak tu podchodziłem! Ej, dobra, to będzie na nagraniu, to będzie na nagraniu. Musicie mi uwierzyć, że to się samo zrobiło. On się po prostu nagle sam odpalił. Dobra, mamy to. Wchodzimy do netheru. Jestem ciekaw, czy tam się też wszystko pozmieniało, bo już nagrywam tu 20 minutę. Dopiero dochodzę do netheru, bo nie mogę zdobyć tego nigdzie. Dobra, czy tutaj... Wow, tu też się wszystko zaczyna zmieniać! Już nigdy nie wrócę z powrotem. Najgorzej. Ej, dobra, ale mam lagi, bo się cały nether zmienia w te bloki. Te... O kurczę, tu jest lawa. Prawie do niej wpadłem. Ale dobra, uwaga, jesteśmy w netherze, czyli tak naprawdę cel osiągnięty. Jest... Udało nam się tutaj przedostać i tutaj też się wszystkie bloki zamieniają. Więc bardzo fajnie, bardzo fajnie. No a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Udało nam się zrobić cel odcinka w sumie w 20 minut, więc bardzo dobrze. Widzimy się na następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.